Dzień dobry, Dzień dobry. witam Cię Marta serdecznie. Dzisiaj z nami jest Marta Iwanowska-Polkowska, dobrze pamiętam. Ciągle mylę Twoje nazwisko i na odwrót sobie mówię Polkowska-Iwanowska, nie wiem dlaczego. Marta, na Twojej stronie można znaleźć sporo informacji o Tobie. Jesteś trenerką, coachycą, psycholożką, piszesz też, że jesteś mamą, jesteś towarzyszką. Towarzyszysz swoim klientom w podróży po urzeczywistnianiu wewnętrznym swojego ja. Wspierasz w życiu zawodowym i osobistym. Ja się trochę posiłkuję z pisanymi rzeczami, bo tego jest sporo. Wspierasz w życiu zawodowym i osobistym tych, którzy chcą odważnie pokazywać siebie, swoje myśli, emocje i refleksje. Wspierasz te osoby, które chcą żyć, działać, pracować, budować relacje po swojemu, tak jak ktoś chce, nie ktoś im narzuca. Jesteś też autorką i wydawcą narzędzi coachingowych. Można na Twojej stronie znaleźć karty Drzwi do Ja i od niedawna Ludzki Rozwój, Ludzka Zmiana. I to, co ja zauważyłam i co bardzo mi się spodobało, bo sama jestem psychologiem, trenerem i coachem, to, że zapraszasz ludzi w zakamarki, można powiedzieć, swojej duszy, ale w takie, w których Ty już byłaś, bo najpierw sama pracujesz, a później komuś coś proponujesz. Jest w tym dużo prawdy, tak. To znaczy to jest bardziej, szczególnie ta ostatnia część, znaczy wszystko, co powiedziałaś, jest prawdą, ale takie mam, to jest chyba jakiś wymiar pokory, że nie odważyłabym się namawiać, czy tam stymulować, czy facylitatować proces klienta w miejscach, w których ja nie byłam. Bo chodzi o to, że ja mam być ich towarzyszką w nieznane i dobrze, żeby te nieznane było chociaż dla mnie troszeczkę znane, tak? Troszeczkę, bo no każde nieznane jest nieznane, ale jakby zakładam, że jeżeli moi klienci mają stawać się odważni przy mnie, to ja też jakąś odwagą muszę się wykazywać. To jest taki mój trochę zawodowy obowiązek w tym momencie. Tak przynajmniej ja to czuję. Cieszę się, że to mówisz, bo ja mam tak samo. Uważam, że pracując z drugim człowiekiem, czy w roli psychologa, czy coacha, trzeba mieć pokorę. Trzeba pracować nad sobą, żeby móc z drugą osobą zapraszać tą osobę do wchodzenia w światy, w które czasami nie ma ochoty zajrzeć. Tak? A dzięki tej pokorze naszej jednak tak się dzieje. My miałyśmy okazję poznać się całkiem niedawno. W zasadzie niespełna 2 miesiące temu, kiedy byłam u Ciebie na warsztacie w Wyknie, w cudownym Wyknie. Tak, cudownym i magicznym. Bardziej. Warsztat Drzwi do Ja, czyli jak pracować Twoimi kartami, autorskimi kartami. I pierwsza rzecz, jak pierwsze minuty tego szkolenia, w ogóle cały dzień razem ze sobą spędziłyśmy, pierwsza rzecz, jaka przychodziła mi do głowy, to, że Ty bardzo lubisz swoją pracę. Że ona Ci sprawia przyjemność, sprawia Ci przyjemność praca z drugim człowiekiem, praca w takiej roli, jaką sobie wybrałaś. Mam takie wrażenie, że praca jest Twoją pasją. Tak, to prawda. I miałam taki moment w życiu, że bardzo mocno się zastanawiałam, czy mam jakąkolwiek jeszcze inną pasję i czy to trochę nie obciach, że nie mam. I teraz już mogę powiedzieć, że mam jeszcze tam, lubię podróże, lubię gotować, wiesz, i gościć ludzi. Lubię malować, lubię robić zdjęcia, ale rzeczywiście no jakby praca zajmuje mi dużą część, no część życia, ale jakby nie dlatego, że jestem pracoholiczką, staram się nią nie być i być na to czujną, ale dlatego, że naprawdę ja to lubię. I wczoraj miałam sesję coachingową z klientką, która jest, można powiedzieć, w dużym skrócie artystką, kreatorką. I jak ona mówiła o tym, że jej mózg ciągle pracuje w trybie tworzenia, to ja powiedziałam, rozumiem to doskonale, bo ja mam podobnie, że mój mózg ciągle gdzieś tam myśli o warsztatach, o klientach, o kolejnych drzwiach do ja, tak, więc no jest moją pasją praca, tak. Na swojej stronie też w swoim bio wspominasz, że w zasadzie psychologiem zostałaś tuż po liceum, poszłaś na studia i z tym się związałaś. To było tak, że od samego początku swojej drogi trochę takiej, wiesz, poszukiwania, kim chcę być,
kiedy jesteśmy młodymi ludźmi. Od samego początku widziałaś, że chcesz pracować z drugim człowiekiem, że chcesz być psychologiem, trenerem. Wiesz, no to, że będę trenerem, postanowiłam na drugim roku studiów. Tak, ale... Ale o psychologii już zaczęłam myśleć w podstawówce i historia po prostu była taka, że cała moja rodzina była rodziną lekarską, a jak ktoś nie studiował medycyny, czy nie był dentystą, czy nie był farmaceutą, to chodził na politechnikę. A mi się pojawiły dwa ale. Byłam straszną nogą z fizyki, więc politechnika odpadała, a po drugie, biorąc pod uwagę, że miałam rysów ortopedów, ja mam paniczny lęk przed krwią. Do dziś mdleję i do dziś mój mąż nie wie, jak to możliwe, że urodziłam dzieci, tak? Bo urodziłam naturalnie dwóch synów. Bo ja naprawdę mogę pokazać, mam tu rankę, wywróciłam się w górach, ja nie jestem w stanie sobie takich rzeczy opatrywać. To musi zawsze zrobić ktoś, bo ja mdleję. Więc jakby szybko było wiadomo, że drogą rodziców i całej rodziny nie pójdę, ale przy okazji takiej lektury Dzieci z dworca Zoo, nie wiem, czy ją pamiętasz, że tak. Okazało się, że ja świetnie analizuję dane dotyczące ludzi. I to był taki czas, to były, wiesz, wczesne lata 90., kiedy o psychologii mało się mówiło, ale moja mama była działaczką społeczną i sama, jakby ona założyła jedno z pierwszych w Polsce stowarzyszeń na rzecz kobiet z problemem onkologicznym i sam chorowała na raka, była dużo młodsza niż ja teraz, kiedy zachorowała. I psychologowie się zaczęli pojawiać, wiesz, w orbicie naszej rodziny, bo moja mama po prostu korzystała z wsparcia, albo jej koleżanki ze stowarzyszenia. I nagle, wiesz, wspaniałe kobiety, czyli moja babcia, moja mama i taka przyszywana ciotka Ania, powiedziały: psychologia. No krwi nie może. Ludzi świetnie rozkminia. Byłam zawsze zaangażowana społecznie w to, co robiła moja mama i zawsze lubiłam takie, wiesz, działania z ludźmi, jakąś taką duchowość, lubienie czegoś ważnego. No i wiesz, szósta klasa podstawówki była postanowiona. Ktoś trochę postanowił za ciebie, a z drugiej strony wykorzystał twoje talenty i umiejętności i potencjał. I to, wiesz, tą historię często opowiadam jako taką historię, która też bardzo służy w coachingu kariery, bo rzeczywiście, gdyby nie te trzy kobiety, czyli moja mama, babcia i ta przeszywana ciocia Ania, i ich wiara we mnie i takie zauważenie tych talentów, które mam, to ja bym nie była tu, gdzie jestem. Bo większość rodziny widziała to, że jestem nogą z fizyki, mam straszną wrażliwość na krew i naprawdę dostaję, wiesz, no mdleję. A po trzecie, w ogóle byłam zawsze, wiesz, wrażliwa, rozgadana. Rodzina mówiła, że histeryzuję, że za często płaczę. I duża część rodziny, bo ja miałam taką naprawdę dużą rodzinę, jeśli chodzi o już kuzynów, ciotek, wujków i tak dalej, to oni woleli patrzeć na te moje deficyty, w ich mniemaniu. Natomiast na pozytywy i te rzeczy, które mogą ci pomóc, tak, odnaleźć siebie zawodowo w czymś, co... Dokładnie. Lubisz. I wiesz, i dzisiaj jakby, no 30 lat można powiedzieć prawie o tej historii, wiemy, że są już talenty Gallupa, tak? Wiemy, że jest coaching, wiemy, że jest wspieranie mocnych stron, ale wtedy w tej szaro-burej rzeczywistości lat 90. to na co jakby zwróciło uwagę, to te trzy wspaniałe kobiety, no to było bardzo, bardzo innowacyjne, no i jestem im zawsze bardzo wdzięczna, niestety wszystkie trzy już nie żyją. Także. Ale bardzo miło je wspominasz z uśmiechem na twarzy. I z takim ciepłym sercu da się to zauważyć. Przynajmniej ja tak wybieram, jak o tym mówisz. Lat trochę minęło, jakby na to nie patrzeć od tego momentu. Klasa, studia, później praca zawodowa. Ta kariera twoja w pewien sposób ewoluowała. Ona się na pewno zmieniała. Co się zmieniało na przestrzeni lat? Zawsze czułaś, że to jest to, co chcesz robić, czy jakoś tak nie do końca było? Wiesz co... To jest tak, że rzeczywiście kończąc studia, ja bardzo czułam to, że chcę być trenerką i szkołę trenerów zrobiłam w ogóle w czasie studiów już. I na studiach zaczęłam pracować w ogóle jako trenerka, co dziś uważam, że miałam fuksa po prostu dużego, że też znowu trafiłam na fajnych ludzi i fajną energię, na której mogłam wzrastać. Natomiast jakby to powiedzieć, miałam taki moment i ten moment trwał...
No tak naprawdę prawie kilkanaście lat, kiedy mocno zamknęłam swoje serce i taką gotowość do pracy z emocjami i w ogóle w tematach związanych z emocjami, odwagą, wrażliwością i bardziej byłam skupiona na tym, co jest w rozumie. I po pierwsze, zawsze to podkreślam, że kiedyś prowadziłam szkolenia, teraz prowadzę warsztaty, co jakby widzę jako dużą zmianę pomiędzy tym, że kiedyś był bardziej rozum i tłuczenie treści, a teraz bardziej taka praca i poruszanie ludzi i zatrzymywanie ich w pewnych emocjach i pewnych myślach i prowadzenie ich dalej. No i kiedyś, aż co czasami się śmieję, że mogłabym ze wstydem o tym opowiadać, ale ja się kiedyś zajmowałam oceną kompetencji. Byłam panią od Assessment Development Center. Nawet napisałam na temat książkę ze swoim zespołem. I byłam taka mocno, wiesz, skupiona na tym, jak powinno być. Profile kompetencyjne, ocena, deficyty. Jak wiesz, jak opowiadam o tym, to czuję, jak bardzo to było wtedy nie moje. Tak? Niby, wiesz, rozwój, niby wspieranie innych, ale jakby... Jeżeli mogę powiedzieć brzydko, to tak trochę, wiesz co, teraz czuję, że od dupy strona, nie? Bo ocena... Chcesz. Słucham? Ocena, deficyty, czyli to, czego nie chcesz. Tak, tak. I to, że ludzie doświadczający oceny, często nie w momencie, kiedy tego potrzebują, tylko wtedy, kiedy oczekuje tego organizacja, byli tak często zaskoczeni tą oceną, tym faktem, tym doświadczeniem, przeżywali ogromny stres. I nawet jeżeli wyniki nie były jakieś złe, to oni zazwyczaj interpretowali je jako złe. Ja zawsze podkreślam, że naprawdę firma, którą tworzyłam wtedy i mój zespół, byliśmy cholernie etyczni. Naprawdę, my bardzo dbaliśmy o ludzi. Bardzo. I z tego byliśmy wręcz słynni na rynku. Ale i tak ludziom fundowało to ogromne napięcie. A ja stwierdziłam w pewnym momencie, że ja chcę z drugiej strony. Ja chcę ludziom dawać szansę do tego, żeby czuli się bezpiecznie, akceptowani, rozumiani, bo z tego może być... tworzyć się energia do zmiany. Także no miałam taki moment, że wiesz, że nie do końca robiłam to, co... Wtedy wiem, ja bardziej robiłam to, co wydawało się lepsze, poważne. Takie wiesz, byłam panią w kostiumie, w szpilkach. Taki w mundurku. Tak, tak, taką panią w mundurku. Miałam dużo niebieskich i białych koszul. Teraz też mam białe koszule, ale zupełnie inaczej je noszę niż wtedy, tak, nosiłam. No i był taki moment, kiedy po prostu poczułam, że muszę się od tego odlepić, bo jak się nie odlepię, nie odejdę, nie zmienię tego, jak pracuję, to no po prostu się uduszę. To się źle dla mnie skończy. A pamiętasz taki moment, kiedy, bo tu powiedziałaś, był taki moment, kiedy czułam, że muszę się od tego odlepić. Pamiętasz taki moment, kiedy poczułaś tak, robię teraz to, co bardzo chcę? Wiesz co, bo równolegle do tego, do tej pracy jako trener, szkoleniowiec i asesorka, zaczęłam robić no kursy coachingowe, tak? I zaczęłam wchodzić w to środowisko i jakby zobaczyłam, że można inaczej, tak? Miałam też szczęście trafić, wiesz, jak w szkole coachingu trafisz na ludzi, którzy gdzieś są dla ciebie inspiracją, to też cię to niesie, nie? Więc ja miałam takie współtowarzyszki tych procesów, które no, były odważne, jeśli chodzi o pracę z ciałem, pracę, wiesz, z kartami, z metaforą, z rysunkiem. I to było takie wow, to mnie tak, wiesz, ciągało. Więc to było takie, wiesz, na zakładkę, że była ta firma i to asesorowanie i te szkolenia, no i były te coachingi, że tak powiem. I ja poczułam to, że się duszę bardzo fizycznie. Ja byłam wręcz nie do wytrzymania taka, byłam zmęczona, gorzej wyglądałam niż teraz, tak? Wiesz, 5 lat temu wyglądałam starzej niż wyglądam teraz, tak? I czułam się tak fizycznie przytłoczona. I kluczowe było to, że pewnie trwałabym dłużej w tym byciu z tymi też moimi wspólniczkami, które też wtedy byłyśmy blisko, my się przyjaźniłyśmy, nie? Niełatwo mi było porzucić kogoś, z kim byłam blisko. Ale ktoś, jestem bardzo wdzięczna tej osobie, zadał mi pytanie, jak długo będę odkładać jakby trochę tak interes innych ponad mój własny, nie?
I zobaczyłam, że po prostu ja muszę postawić na siebie. I trochę, wiesz, tak można powiedzieć, że z tej spółki wyszłam z niczym, bo wszystko, co tam stworzyłam, książkę, narzędzia, wszystko zostało dziewczyn. Udziały sprzedałam naprawdę za bardzo symboliczną kwotę, po prostu, żeby to dobrze wyglądało na papierze. Nie chciałam walczyć o więcej. I zaczęłam tworzyć manufakturę, którą wszyscy teraz znają i myślą, że ona była zawsze, a ona tak naprawdę ma 3 lata. Ja nawet przeglądając Twoją stronę odniosłam wrażenie, że manufaktura ma ponad 10 lat. Wiesz co, bo ona pierwszy raz powstała 12 lat temu, ale miała takie momenty przygaszenia, nie? Natomiast to, jaką ją teraz widzicie, to jest tak naprawdę historia 3-4 lat, licząc tą zakładkę. No. Ale tak jak mówisz, to faktycznie tak trochę jest, myślę, u wielu osób. Ja nie pracuję na etacie od 9 lat. Tak i coachem jestem od 9 lat. Mhm. Zupełnie czymś innym się zajmuję, bo też było zarządzanie, sztywne mundurki, szpilki i w ogóle wszystkie inne rzeczy. Podobnie jak u ciebie, tylko nie na własny rachunek, a w ramach etatu. Ja jeszcze pracowałam jako HR-ówka w Narodowym Banku Polskim. No widzisz? Także i bank, i to taki naprawdę porządny bank przeżyłam. Czyli wszystko się, słuchaj, Marta, zgadza jak najbardziej, ale w pewnym momencie dochodzimy do takiego uczucia w sercu, że to jest nie moje, albo chcę inaczej, chcę dawać ludziom coś więcej. I tak fajnie to nazwałaś, że ze szkoleń przeszłam na warsztaty, żeby ktoś na sobie to, co się dzieje, a nie tylko odbył szkolenie i przeczytał treści. Piękne, a nie inaczej. Co zyskujesz dzięki temu, że rozwijasz od tych 3 lat to, co kochasz, swoją manufakturę rozwoju, realizujesz swoją pasję? Wiesz co, ja zawsze podkreślam to, że moi klienci i osoby, którym też pracuję na warsztatach w biznesie, bo tego też sporo zawsze robiłam, to są takie moje lustra. I ja bardzo dużo zyskuję na tym, że przyglądam się po prostu temu, jak mają ludzie, co jest dla nich łatwe, co jest dla nich trudne. I ja bardzo dużo z tego czerpię, tak? Ja naprawdę mam wrażenie, że czy proces coachingowy, czy proces warsztatowy, to jest dla mnie wymiana, tak? Jakby ja daję bardzo dużo i w opinii w ogóle wielu ludzi naprawdę dużo daję na tych warsztatach, ale ja też czerpię taki właśnie przez to, że wszyscy są dla mnie takim lustrem, w którym ja mogę się poprzeglądać, więc ja czuję, że ja bardzo dużo zyskuję sama z procesów. Zawsze podkreślam też to, że ja ze swojej pracy czerpię to, że mam dostęp naprawdę do wspaniałych historii. I to też jest dla mnie niesamowite, że mogę być tak blisko drugiego człowieka. I jakbym miała taki może większą sprawność pisania, to bym pisała o tym książki, tak? Ale też dlatego zaczęłam nagrywać podcast, żeby niektóre historie, do których mam dostęp, za zgodą oczywiście moich rozmówców, ujrzały światło dzienne i były inspiracją dla innych. Bo to jest dla mnie taki zysk, że ja naprawdę wiem, czym jest życie dzięki temu. Takie prawdziwe, nie? I czym jest takie życie wewnętrzne. Więc to chyba zyskuję. Ale to jest bardzo prawdziwe to, co mówisz, tak? Bo jednak z drugim człowiekiem ludzkie historie, z jakimi ktoś przychodzi i w ogóle mówi nam o rzeczach, na przykład pierwszy raz, nigdy w życiu czegoś nie powiedziałem komuś. To jest, z jednej strony jest to, ja mam takie poczucie, że jest to ogromna odpowiedzialność dla mnie, że ogromna to może nie, jest to odpowiedzialność i trzeba mieć pokorę, tak? Ale z drugiej strony to uczy tej pokory, bo sobie uświadamiamy, bo naprawdę historie są niesamowicie przeróżne, zwroty, jakie się mogą w życiu zadziać. I wtedy ja na przykład uświadamiam sobie, że tak naprawdę to ja mam wszystko, czego w życiu potrzebuję, wystarczy odpowiednio to wykorzystywać. Tak. Wiesz co, w teorii, którą pracuję, takiej teorii Playing Big, autorka tej teorii, Tara Moore, powołuje się na coś takiego, że w Starym Testamencie są dwa rodzaje strachu, pachat i irach. I pachat to jest taki strach, który czujemy, kiedy
No, rzeczywiście się czegoś boimy, to jest bardzo nowe, a Irak jest takim strachem połączonym z ekscytacją, które towarzyszy między innymi momentów, towarzyszy nam w takich momentach nazywanych świętością, że masz wrażenie, że dotykasz jakiegoś sekretnego miejsca. Ja często czuję tą emocję właśnie pracując z klientem, że ja niezależnie od tego, ile mam tam setek godzin procesów coachingowych za sobą, to zawsze się klientów troszeczkę boję, bo nigdy nie wiem, co ten klient przyniesie i gdzie pójdziemy i żeby to było, wiesz, i poruszające, i efektywne, ale z drugiej strony jest taki rodzaj ekscytacji, że idziemy w te święte miejsce razem. Ja za to niezwykle swoją pracę szanuję, tak, że ona daje mi możliwość bycia i towarzyszenia ludziom w takich momentach, tak. Ja jeszcze mam jeden zysk z pracy coachingowej i się często z tego śmieję, że nie bardzo praca coachingowa uspokaja. Ciekawe. Tak, tak, ona mi dobrze robi na mózg, po prostu. Ja w procesach coachingowych się też bardzo wyciszam i to jest taki mój rodzaj czasami medytacji, żeby być w relacji z drugą osobą, więc to jest też taki zysk. Mało się o tym mówi, nie wiem, czy jeszcze są coachowie, którzy mają podobnie, niech się odezwą, jak tego posłuchają i będą mieli podobnie, jestem bardzo ciekawa, ale dla mnie to jest jakiś rodzaj medytacji. Rodzaj medytacji i spokój i tak. I te święte miejsca, o których powiedziałaś, pięknie nazwane przez Sarę, faktycznie takie święte miejsca, że ktoś zaprasza nas gdzieś w konkretne dla siebie naprawdę święte. Tak, 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 dokładnie tak. Mhm. Marta, w jaki sposób to szczęście twoje zawodowe, twoja medytacja, wyciszenie, święte miejsca, jak to wpływa na twoje życie prywatne, na relacje z bliskimi, na relacje z innymi? Wiesz co, jak napisałaś mi to pytanie, czy to takie dosyć podobne pytanie, to się naprawdę zaczęłam zastanawiać właśnie, czy to służy, czy nie. I jakby tak, wiesz, popatrzeć z bliska, to może się wydawać, że życie ze mną, mojego męża i moich chłopaków, tak jak wspomniałam, mam dwóch synów, nie jest łatwe, bo to jest trochę jak życie z taką szaloną artystką, która właśnie często ma głowę gdzie indziej, nie? Albo no, która wyjeżdża na warsztaty, albo ma sesję wieczorem czasami, tak? No bo jak są etatowcy, klienci z etatów, no to wieczorem trzeba się z nimi spotkać. Więc tak z bliska, to myślę, że nie jest im zawsze łatwo ze mną, natomiast z daleka ja wiem, że ja się staję po prostu lepszą osobą, tak? Jakby patrząc, wiesz, z takiej szerokiej perspektywy. I to trochę jest tak, że ja zresztą o tym piszę na stronie i często o tym opowiadam, że no dziś jeszcze elementem mojej historii było to, że nasz starszy syn ma zespół Aspergera. Dziś jest rewelacyjnie funkcjonującym nastolatkiem. Natomiast kiedy miał te 5, 6, 7, 8 lat, było nam naprawdę ciężko z różnymi jego trudnymi zachowaniami. I to trochę jest tak, że gdybym ja się nie rozwijała jako coach, gdybym nie pracowała, to bym prawdopodobnie nie dała mu tego wsparcia, które ostatecznie udało nam się dać i to widzą na przykład jego nauczyciele, a z drugiej strony, gdyby nie to, do jakich miejsc on mnie zaciągnął na poziomie emocji, doświadczenia trudnych sytuacji, radzenia sobie ze wstydem, doświadczenia porażek, no to ja nie byłabym takim coachem, jakim jestem dzisiaj. Więc jakby patrząc z szerokiej perspektywy, myślę, że moja rodzina bardzo zyskała na tym, że robię to, co robię i pracuję z tymi tematami, które pracuję, chociaż codzienność ze mną nie jest prawdopodobnie najłatwiejszą codziennością. Jakbym pracowała, jakbym została w tym banku i bym pracowała od do, to może życie nasze by było bardziej uporządkowane, chociaż pewnie byłabym bardziej smutną osobą. No. To jest za coś. Albo to jest za coś. No. Jest... A to jest bardzo dobre pytanie, Kasia, wiesz? Ja sobie z nimi jeszcze będę i sobie. No i myślę sobie, że szczególnie względem na to pytanie dam tą rozmowę do odsłuchania mojemu mężowi, będę bardzo ciekawa jego perspektywy. O, widzisz, to jest bardzo dobry pomysł dokładnie, żeby ktoś, i powiem ci, że pisząc te pytania, zastanawiałam się, czy w ogóle je zadać, bo jest to pytanie też osobiste tak naprawdę. Tak. Wchodzę w jakieś, zapraszam cię do rozmowy o twoich prywatnych już rzeczach, ale doszłam do wniosku, że każdy z nas ma tą swoją granicę, którą chce postawić, którą chce się z innymi dzielić. I mówię, a cóż, zadam i zobaczymy, jak to się potoczy dalej.
Myślę, że w ogóle tutaj można powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Tak, w ogóle moje niesforne włosy to jest też element mojej marki. To dlatego muszę ciągle je poprawić, bo one wszędzie są, ale nie tam, gdzie trzeba. Ale wracając do tego pytania. Kasiu, wiesz co, jest jeszcze jedna rzecz, która może tutaj warto, żeby wybrzmiała, bo to jest też takie w temacie coachingu kariery, że mimo wszystko zawsze, kiedy dokonujemy jakiegoś takiego wyboru serca, musimy zaryzykować to, że stracimy pewne relacje. Tak. I ja też mam to za sobą, że w momencie, no jakby z moimi wspólniczkami nie utrzymujemy już bliskich relacji, składamy sobie życzenia na Facebooku, nie? No. Były jeszcze parę innych osób, które mogło się zawieść na tym, że dokonałam takich, a nie innych wyborów w pewnym momencie. Więc jest tak, że to ryzyko utracenia pewnych relacji zawsze istnieje, tak? Jak mówimy o zyskach i stratach, to musimy być tutaj uczciwi. I nie były to łatwe momenty w moim życiu, że musiałam się z tym pogodzić, tak? Z drugiej strony wiem, że teraz dużo różnych naszych przyjaciół, czy w ogóle członków rodziny, widząc to, co robię, jak robię, też się inspiruje, tak? I wiem, jest mi niezwykle miło, jak na przykład żona mojego brata dała mi skrzydła, takie wiesz, kolczyki na święta, taka biżuteria znanej marki i że właściwie daje mi te skrzydła, bo ja jej też daję skrzydła. No. I to jest piękne, tak? Że... To jest piękne, tak? I zawsze jak zakładam tą biżuterię, to myślę sobie o tym, że ten mój wybór i moje decyzje mogły też służyć komuś, kto może na co dzień o tym nie mówi. Ale w sercu, no. to nazwałaś to pięknie wyborami serca. Tak, tak. Widziałeś, że może gdybym była w banku dalej, to by była praca systematyczna, od do, wolne weekendy, a tutaj zamieniłam to na zupełnie coś innego. No, trenerzy wiedzą doskonale i coachowie, jak się pracuje. Wieczorami, tak. Weekendy, ale my tego nie chcemy zamienić, jeżeli to kochamy oczywiście, niezależnie w jakim jakimś zawodzie po prostu. Dawanie skrzydeł innym, nawet jeżeli o tym nie mówią, w jaki sposób inspirujemy. To, co też przykuło moją uwagę na Twojej stronie internetowej, to Ty pracę traktujesz jak przygodę. Słowo przygoda tak mi się skojarzyło cudownie z moim przyjacielem, który wyjechał do Australii, bo on całe życie traktuje jak przygodę i spełnia swoje marzenia i chociażby dowodem na to jest jego wyjazd z rodziną do... Już tam mieszka kilka lat. Jak przeczytałam tą przygodę, sobie pomyślałam, tak, to jest po prostu cudowne słowo klucz, i chciałam Cię o ten klucz trochę podpytać. Powiedz mi, jak myślisz o swojej pracy w kategorii przygody, do czego większego Cię to zaprasza? Co Ci to daje? Wiesz co, ja w ogóle teraz zastanawiam się, czy bym tego słowa przygoda inaczej nie użyła. Nie zamieniłabym go czegoś jakoś inaczej. Bo absolutnie się zgadzam z tym, że ta praca ma w sobie coś takiego no, z niepewności. I z tego, że niezależnie jak długo pracujesz, jakie masz narzędzia, to może się zdarzyć to, co na przykład się dzieje od marca, że rynek szkoleniowo, coachingowo, rozwojowy po prostu się drastycznie zmienia i trochę nie wiadomo, gdzie to prowadzi, tak? Ale nawet jakby sięgnąć tych kilkanaście lat do tyłu, to jakby każdy rok jest inny i nawet rok do roku obsługując tego samego klienta możemy doświadczyć innych rzeczy. Ale w kartach tych ludzki rozwój, ludzka zmiana, o których wspomniałaś, które są właśnie o tym, jak przechodzimy przez zmiany i jak podchodzimy do zmian i jak co się dzieje z nami, kiedy się zmieniamy, kiedy się rozwijamy, są dwie takie karty, które gdzieś mi mocno w tym momencie rezonują. Jedna się nazywa eksperymentowanie, a druga się nazywa właśnie podróż w nieznane. I to eksperymentowanie jest o tym, żebyśmy pamiętali, że nasze życie to jest droga ciągłych eksperymentów, co oznacza, że raz nam wyjdzie, raz nie wyjdzie. A my mamy taką fantazję o sobie, że my będziemy pierwszymi odkrywcami na świecie, którym za pierwszą próbą eksperyment wyjdzie. Tak? Jakby Marie Curie Skłodowska odkryła to, co odkryła, nie wiem, za pierwszym razem. No nie, bzdura. No. Były lata badań, tak? Więc jakby... Ja mam wrażenie, że w tej pracy trzeba zaakceptować fakt, że coś nam wychodzi, coś nam nie wychodzi, że możemy podjąć decyzje, które są raz dobre, raz są złe. I to nie mówię tylko o decyzji, jakie pytanie zadać klientowi coachingowemu w danym momencie, chociaż wiemy, że to też temu może towarzyszyć stres i niepewność, ale na przykład jak poprowadzić cały warsztat, nie? To wszystko jest eksperymentem.
Albo to się po prostu przygotować w danym momencie, czy przyjąć tą umowę, czy jej nie przyjąć, czy na niej pracę, czy na niej zyskam. I myślę, że niezależnie, czy prowadzimy działalność, czy pracujemy na etacie, podejmujemy decyzje i fajnie te dwie karty, o których wspomniałaś, tak, że to jest eksperyment i to jest eksplorowanie. Tak. A z kolei ta karta Droga w nieznane jest o tym, i że my zawsze idziemy trochę w te nieznane. Niezależnie jakbyśmy chcieli znać drogę, to tam zawsze przed nami będzie element niepewności. I to jest ciekawe, nie mam tej karty przy sobie, chociaż mam ją przy sobie. Super. Wiesz co, bo akurat jest na wierzchu, będę jej potem używać, więc ją nawet Wam pokażę. Te karty są tak skonstruowane, że są rysunki na plamach i plamy no coś tam symbolizują, mniejsza o to. Ale jak widzicie, ta karta Podróż Nieznane pokazuje człowieka, który stoi u progu takiego urwiska, trochę mi się to kojarzy z Wielkim Kanionem w Stanach Zjednoczonych, ale on stoi bardzo pewnie. Tak. I mi ta karta osobiście przypomina, że ja muszę dbać o to, żeby stać z taką pewnością. Idę w nieznane, ale ta pewność na przykład też jest o mojej sile. I to jest też o tym, że w każdej podróży musi być czas na odpoczynek, że co jakiś czas trzeba rozłożyć ten namiot, nie? I ugotować sobie zupę, i popatrzeć gwiazdy. I w tej naszej pracy coachingowo-rozwojowej to też jest po prostu cholernie ważne. Żeby w tej podróży pamiętać o przystankach, wiesz, o zachwycie tym, co jest dookoła, a nie tylko iść do przodu. Bo w tej podróży nie jest ważne to, żeby szybko pokonać drogę, tylko żeby być w tej drodze i z niej czerpać, tak? Myślę, że to chyba w zasadzie w każdym zawodzie ma znaczenie, w każdej pracy, że to, wiesz, te cele, które sobie ustalamy i od jednego do drugiego bez odpoczynku przyjdzie ten moment zmęczenia, tak? Więc odpoczynek musi się... Zatrzymanie musi nastąpić. Kiedyś. Po coś w jakimś celu. Jak patrzysz na siebie przed kilku lat, kiedy byłaś panią w mundurkach i w tych niebieskich i białych koszulach inaczej noszonych niż dzisiaj, co zauważasz w pierwszej kolejności? Jaka jest różnica? Dzisiaj, a wtedy? Wiesz co, chyba ten uśmiech i błysk wokół, więcej luzu, chociaż takiego luzu, że ja po prostu bardziej czuję siebie, tak? Jakby wiem, co jest moje, co nie jest. Chociaż wiesz, no jakby poziom zmęczenia do zmęczenia czasami to jest podobny, tak? Bo jakby nie patrzeć, jakby ta praca i w ogóle bycie w pojedynkę jest angażujące, bywa męczące. Myślę, że my powinniśmy też o tym mówić w tym zawodzie, że to jest w tej robocie też bardzo dużo upierdliwych zadań, których nikt nie widzi, a trzeba je wykonać. Których nie lubimy czasami. Słucham? Czasami też nie lubimy, a musimy je zrobić. Tak, formalne, tak, bardzo, niektóre rzeczy. Natomiast widzę też siebie, wiesz, jako osobę w takim fajnym kontakcie z fajnymi ludźmi. W ogóle to też, nawet ja nie używam zawsze określenia fajny, tylko dziwny, przy czym ja słowo dziwny kojarzę bardzo pozytywnie. I kiedy dokonywała się ta zmiana, o której mówiłyśmy, jakby tak long story short, mój mąż poszedł ze mną na pewne spotkanie, bo musiał mnie zawieźć i lepiej było, żeby był ze mną i tam ze mną poczekał, niż żeby, wiesz, jeździł w to i z powrotem po Warszawie. I przysłuchiwał się pewnemu spotkaniu z pewnymi aktywistami edukacyjnymi z fundacji i on powiedział, to są zajebiście fajni ludzie, ty masz z takich dziwnych ludzi się trzymać. Dobrze, że ty puszczasz tamto, a przychodzisz w takie środowisko. I ja to oczywiście mówię naprawdę w sposób pozytywny o tych osobach. Więc ja to, co widzę na przestrzeni lat, to też takie mocne połączenie z dużą ilością fajnych ludzi, którzy czują i myślą podobnie. I myślę, że jakbym nie dokonała tej zmiany, to bym nie była otoczona takim wianuszkiem, takich, wiesz, kropek, światełek, czy tam, wiesz, gwiazd na niebie, tak? Ludzi, którzy po prostu są wokół mnie i też na których mam poczucie, że mogę liczyć w trudnych sytuacjach. No, więc to jest też fajne. Więc jak mówiłam chwilę temu o tym, że straciłam pewne relacje, to też znacznie więcej tych nowych relacji zyskałam. Tak? Takich warto mieć taką perspektywę. Takich relacji, na jakich ci zależy, które są dla ciebie ważne i coś ci wnoszą fajnego. Tak, tak, dokładnie. Marta, to jeszcze jedno pytanie. Co byś poradziła tym osobom, które
szukają swojej drogi zawodowej, które są na etapie poszukiwania. Albo po prostu nie czują się dobrze na ten moment w swojej pracy. Wiesz co, ja bym dokładnie poradziła to, żeby zauważyć to, że nie czują się dobrze i dać sobie do tego prawo. Żeby poczuć ten dyskomfort i zacząć szukać przyczyny tego dyskomfortu. Czasami potrzebujemy rzeczywiście coacha, doradcy, trenera, terapeuty, żeby znaleźć się do tego dyskomfortu. Ale myślę, że my w dzisiejszych czasach jako ludzie jesteśmy świetni w takim zagłuszaniu naszego dyskomfortu, tak? Brené Brown, jak obie znamy jej teorię, świetnie to nazywa, tak? Jak my sobie próbujemy znieczulić ból, który mamy i on może dotyczyć różnych rzeczy, ale może dotyczyć pracy. Więc jakby ważne jest to, żeby ten dyskomfort poczuć i dać sobie prawo do tego, że czuję się źle, ale chcę coś z tym zrobić, tak? Chcę szukać lepszego rozwiązania dla mnie. I ważne jest też to, żeby właśnie w sytuacji krytycznej no, szukać wsparcia, tak? Czy to będzie coach, znowu terapeuta, doradca zawodowy, jakiś trener, mentor, nawet mądra książka może być wsparciem w tym dyskomforcie, tak? Ale żeby szukać wsparcia i otworzyć się na przyjmowanie pomocy. I trzecia rzecz, którą bym poradziła takiej osobie u progu zmian, to to, żeby jak to powiedzieć, żeby sobie dała prawo do uznania, że mogła popełnić jakieś błędy, wpakować się w jakieś tarapaty, ale teraz wyciąga wnioski i idzie do przodu. Że może, że ważne jest to, żeby sobie dawać prawo do pewnej zmiany i takiego odangażowania się w jedną rzecz w imię tego, żeby się zaangażować w nową. Bo my często wpadamy w taką pułapkę konsekwencji. Co ludzie powiedzą, jak dokonam zmiany? 15 lat czym się zajmowałam, czy mogę zacząć się zajmować czymś innym, tak? A musimy jakby widzieć to, że kariery zawodowe dzisiaj są bardzo dynamiczne, są zmienne. Ten schemat, który funkcjonował w życiu naszych rodziców, nie będzie funkcjonował w naszym. I takie prawo do zmian to jest coś niesamowitego. Ja słyszę często u klientów takie słowa, czy klientów, czy klientek, aj, głupia byłam, że się w to wpakowałam. Oj, jestem idiotką, że się na to zgodziła, tak? Jestem beznadziejna, bo pracuję 3 lata w miejscu, które mnie nie szanują. Jak my sobie takie rzeczy mówimy, to skąd mamy brać energię do zmian, nie? Prawda. Po prostu popełniłam błąd. Po prostu wpakowałam się w toksyczne miejsce. Już dzisiaj wiem, że ono jest toksyczne na przykład i szukam innej pracy, która będzie mniej toksyczna. Mniej toksycznego szefa, czy mniej toksycznych koleżanek w zespole. I zauważyć ten moment. To jest po prostu niezwykle ważne. No jak te moje karty drzwi do ja, tak? Jedne drzwi zamykam, żeby otworzyć nowe, ale daję sobie prawo, że w niektóre drzwi zajrzę, szukając tego najlepszego miejsca, zajrzę na moment, wiesz, zajrzę przez dziurkę od klucza, idę dalej. Taka otwartość na te zmiany, to jest chyba, tak czuję, że ważna rzecz, którą bym dzisiaj życzyła innym. Marta, to jeszcze na koniec. Powiedz, gdzie możemy Cię znaleźć, gdzie możemy... Jak możemy wziąć udział w Twoich warsztatach? Gdzie możemy kupić Twoje karty? Znaczy takim moim miejscem w sieci jest moja strona, która brzmi www.manufakturarozwoju.pl i tam właściwie znajdziecie wszystko, tak? W zakładce sklep jednej i drugiej karty, czyli karty drzwi do ja, jak i ludzki rozwój, ludzka zmiana. Tam też w zakładce albo aktualności, albo sklep są informacje o warsztatach. Na Facebooku właściwie jestem codziennie na moim profilu Manufaktura Rozwoju Marta Iwanowska-Polkowska, więc tam też mnie znajdziecie. No i jak będziecie mnie szukać na Instagramie czy na YouTubie, tam też, tak? Tam też można znaleźć materiały ze mną i bardzo też polecam Wam mój podcast Urzeczywistnij swoje ja. On chyba na wszystkich już profilach, na których się powinno być, jestem. Dba o to moja asystentka, za co jestem bardzo wdzięczna, więc raczej mnie znajdziecie. I te rozmowy, bo to są rozmowy, które nagrywam, Urzeczywistnij swoje ja, są właśnie takim zaproszeniem do tego, żeby posłuchać rozmowy, jakie się dzieją czasami w procesach coachingowych, czy rozmowy z ludźmi, którzy mnie niezwykle inspirują. Więc to też jest takie rodzące się dopiero, ale moje miejsce w sieci, tak? Zapraszam.
Marta, bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę, która trochę potrwała faktycznie, ale była niesamowicie ciekawa i no cieszę się, że miałam okazję Cię poznać i że się zgodziłaś tak naprawdę od razu na ten wywiad, nie zastanawiając się być może nad różnymi rzeczami, ale to całkiem fajne doświadczenie. No, mam tak, że jak lubię dużo słuchać, to też czasami lubię mówić. W drugą stronę też to działa, dokładnie. Tak, tak, więc muszę ten poziom co jakiś czas wyrównywać, więc jakby tym bardziej było mi miło, że ktoś chce ze mną porozmawiać, więc niech nasza rozmowa służy innym kobietom, ale też mężczyznom, myślę, polecamy. Które chcą wprowadzić zmianę, zwłaszcza w obszarze. Marta, raz jeszcze dziękuję i życzę Ci miłego dnia. Ja również dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.